Smak Karmelu. Podcast karmelitański. Rozpoczęliśmy Wielki Tydzień. Dla nas chrześcijan kluczowy czas, bez wątpienia. Najważniejszy czas dla naszego chrześcijaństwa, dla naszej tożsamości. To jest Wielki Tydzień, Wielki Poniedziałek, Wielka Środa, a wcześniej Wielki Wtorek. Tam się będzie dużo wydarzało, ale to będzie jedynie przygotowanie, to jedynie preludium do tego, co wydarzy się w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę i rozciągnie na niedzielę. No właśnie, nazwa Tryduum Paschalne wydaje nam się, że jest myląca. Wskazujesz na to, że mówimy o trzech dniach. Jeśli zaczniemy liczyć, to się okaże, że są cztery dni. Czwartek, piątek, sobota i niedziela jeszcze do tego. My rozpoczynamy celebrowanie Tryduum Paschalnego w czwartek wieczorem. Problemy z obliczeniami wynikają z tego, że w Kościele te dni bardzo często traktuje się jak jeden. Liturgie są trzy. Wielki Czwartek wieczorem, Wielki Piątek wieczorem i Wielką Sobotę wieczorem, czyli w Wigilię Paschalną, matkę wszystkich liturgii. Ale tak naprawdę te trzy liturgie to będzie jedna długa liturgia, która skończy się w nocy z soboty na niedzielę. Żadna z liturgii przez te dni nie będzie kończyć się błogosławieństwem. Jak rozpoczniemy Wielki Czwartek wieczorem Eucharystię znakiem krzyża, tak nie będziemy już otrzymywać błogosławieństwa aż do czasu Wigilii Paschalnej, do zakończenia Wigilii Paschalnej, czy rezurekcji, jeśli to będzie tak połączone. Wielki Czwartek mszę rozpoczniemy znakiem krzyża. I przez trzy dni wszystko, co się będzie dokonywało, to będzie liturgia. Ale zanim rozpocznie się wielkoczwartkowa, ta wieczorna liturgia Wieczerzy Pańskiej, będziemy przeżywali jeszcze coś rano. To jest taka liturgia, która należy i już trochę nie należy do Wielkiego Postu, ale jeszcze nie jest włączona w Tryduum. To jest msza Krzyżma Świętego. Wielki Czwartek rano Kościół dokonuje bardzo brutalnej rzeczy i powtarza ją co roku. Wszystkie sakramenty zostaną zniszczone. Oczywiście chodzi o materię sakramentów, nie istotę, nie treść. Od dzisiejszego rana w kościołach, od dzisiejszego, czyli czwartkowego rana w kościołach nie będzie Eucharystii, ona powinna być spożyta. Powinno zostać kilka komunikantów dla śmiertelnie chorych, dla osób, które będą przyjmować wiatyk. Ale poza tym Eucharystii już nie ma. Wszystkie oleje, które Kościół wykorzystuje do namaszczania, będą spalone. Ktoś ładnie powiedział, że Kościół przeżywa wtedy moment taki swoistego zagubienia. Bo Kościół jest ustanowiony po to, żeby te sakramenty udzielać. Można powiedzieć, że coś się w Kościele kończy. W tym momencie, w czwartek rano. Tak, żeby wszystko mogło zacząć się od nowa. Bo Kościół na mszy krzyżma, która odbędzie się rano, poświęci na nowo wszystkie oleje. Ale będzie taki moment, w którym ich nie ma. Wieczorem na nowo będzie konsekrowany Najświętszy Sakrament. To jest taki piękny moment, taki moment przełomu. Kościół zamyka rozdział i zaczyna od początku. Warto przed tą liturgią wielkoczwartkową, wieczorną, znaleźć czas na modlitwę, na takie pobycie przy Panu i zamknięcie tego etapu w swoim życiu, zostawieniu wszystkiego, co gdzieś tam jeszcze obciąża serce, co niepokoi serce, żeby Pan Bóg od tej liturgii mógł zacząć stwarzać w nas wszystko na nowo, podobnie czy ponownie wylać swoją łaskę na nasze życie. To jest piękna liturgia, przygotowujemy się do bardzo ważnych wydarzeń. Jedno ważne zastrzeżenie na początku, my nie będziemy niczego wspominać, my będziemy to przeżywać. Jest w liturgii takie piękne słowo, które określa ważne wydarzenie, czy określa istotę tego, co się dzieje w czasie liturgii, Eucharystii, sakramentów. To jest takie słowo, które brzmi po grecku anamneza. To
jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, iż Tryduum Paschalne to nie będzie odgrywanie scenek, to będzie uczestnictwo. Anamneza to jest takie trudne do przetłumaczenia słowo, które my tłumaczymy jako pamiątka uobecniająca. Pamiątka to coś z przeszłości, nie? To z przeszłości, do której nie da się już wrócić. Mam na szafce zdjęcie mamy, która już nie żyje. I wspominam osobę, która już nie wróci. Wspominam wydarzenia z nią związane, które już nie wrócą. A anamneza to jest nie tylko wspomnienie, to jest nie tylko przypomnienie sobie czegoś. Nie wspominam tego, co się wydarzyło 2000 lat temu. Ja przeżywam to, co się teraz wydarza. Stąd anamneza to uobecnienie. W czasie wieczerzy żydowskiej najmłodszy zadaje pytanie, czym ta noc różni się od innych nocy. On nie pyta, czym tamta noc w Egipcie przed wiekami różniła się od innych nocy. On pyta, czym ta dzisiejsza noc różni się od innych. Historia się uobecnia, historia jest teraz. Te wydarzenia, które się dokonały, one się dokonują teraz. Anamneza liturgii oznacza, że idziemy z Jezusem, że jesteśmy z Jezusem w Ogrodzie, że naprawdę jesteśmy, że jesteśmy z Maryją Janem pod krzyżem, że w Wielki Czwartek tak naprawdę możemy wyciągnąć nogi, bo Bóg będzie nas obmywał z tego, co w nas brudne, żebyśmy mogli mieć udział w tych świętych wydarzeniach. Anamneza, to wydarza się teraz. Przychodzisz na mszę, to przychodzisz do wieczernika, przychodzisz pod krzyż, siedzisz obok uczniów, słuchasz Jezusa, to się teraz wydarza. A co się wydarzy w Wielki Czwartek wieczorem? Eucharystia rozpocznie się jak każda inna. Taka zwykła msza. Można nawet powiedzieć, że rzeczywiście nic takiego nadzwyczajnego, nic takiego wyjątkowego. To, co wyjątkowe w ten wieczór, to oprócz tego, że zadzwonią dzwonki na chwała na wysokości Bogu, oprócz tego, że zamilkną organy na kilka dni, a więc wprowadzimy pewną ascezę słuchu. Ascezę wzroku już mamy za sobą, bo krzyże od 2 tygodni są zasłonięte, żebyśmy zatęsknili. A teraz wchodzimy w czas jakiegoś szczególnego skupienia. Wyłączamy instrumenty, wyłączamy ozdobniki, wyłączamy to, co gdzieś jakoś upiększa, żebyśmy dotknęli istoty piękna w liturgii. Będzie więcej milczenia, więcej skupienia. Wszystko będzie recytowane, żeby nic nas nie rozpraszało. I kiedy po homilii wyjaśniającej te wszystkie obrzędy, które mają się dokonać, wystawią w kościele ławki, zasiądzie na nich 12 osób, to kapłan przewiąże się i zacznie umywać im nogi. To jest niesamowite, no niesamowite, że kiedy w Wielki Czwartek świętujemy pamiątkę ustanowienia Eucharystii, to Kościół nie czyta instrukcji, jak odprawić mszę świętą. Kościół czyta wtedy Ewangelię, która pokazuje, jaka jest istota Eucharystii, co jest treścią Eucharystii. To ważne wydarzenie, które my nazywamy w liturgii mandatum, czyli przykazanie, mandatum, czyli obmycie nóg, to była najważniejsza część liturgii przez wiele wieków Kościoła. Wręcz nie było mszy świętej Wielki Czwartek, był tylko obrzęd mandatum. To jest ten moment, w którym Bóg klęka w postaci, już nawet nie sługi, w postaci niewolnika, wydaje się całkowicie w swojej miłości. Przeżywa wewnętrzny przymus, taki wewnętrzny imperatyw, by wydać nam swoje całe życie. Staje się niewolnikiem, klęka i obmywa nogi. Nogi to są najbrudniejsze, najczęściej zabrudzona część ciała. I prosi, byśmy przyjęli tę jego posługę, czy tę jego postawę, ale w czasie Eucharystii pada słowo, to czyńcie na moją pamiątkę, to znaczy nie bądźcie widzami, nie bawcie się w święty teatrzyk, to uczyńcie na moją pamiątkę, bo to jest istota Eucharystii.
My Wielki Czwartek nie świętujemy święta księży. My świętujemy kapłaństwo i Eucharystię, ale kapłaństwo powszechne to jest coś, co jest wpisane w serce każdego i każdej z nas. Bo kapłaństwo na miarę Chrystusa to już nie składanie jakichś ofiar, jakichś cielców, czegoś na zewnątrz, czegoś takiego, wiecie, niezobowiązującego, nieangażującego bardziej. Kapłaństwo w wydaniu Chrystusa to jest wydać siebie w miłości. Jest taki piękny moment w Ewangelii Jana, kiedy mówi, mam władzę zatrzymać swoje życie i mam władzę je oddać. Patrzcie, jak wygląda władza w świecie. Dominacja nad innymi. Wygranie z innymi. W Bożej logice wygląda to zupełnie inaczej. Posiadam władzę nad sobą, żeby służyć innym. Żeby potrafić uklęknąć przed innymi. I to się wydarzy właśnie w wieczerze pańską, w czasie tej Eucharystii, w której otrzymamy instruktaż, jak kochać, jak służyć. I jak o sobie zapomnieć. Będzie też taki jeden bardzo ważny moment, który bardzo często przeoczamy. Być może w parafiach nie za bardzo się też go akcentuje. Ale to jest właśnie taki moment, który niegdyś, kiedy nie sprawowano Eucharystii Wielki Czwartek, towarzyszył obrzędowi mandatum, kiedy obmyto nogi i to wszystkim, żeby mieli udział w tym, co się będzie działo w świętym Tryduum Paschalnym, to wtedy obnażano ołtarz. Zdejmowano z niego obrus, wynoszono świece. Ołtarz to jest symbol Chrystusa. To jest symbol Chrystusa ukrzyżowanego, to jest symbol Chrystusa ogołoconego, symbol Chrystusa odartego, pozostawionego, bez przyjaciół, bez nikogo, tak bez sensu zupełnie. Zwróćcie uwagę na ten moment odarcia, ten moment obmycia. A kiedy będziecie przeżywać tę Eucharystię, będziecie przeżywać ten moment mandatum i kiedy pojawi się ta świadomość, Bóg klęka właśnie przede mną i chce mnie obmyć, to zapragnij, żeby obmył cię z tego, co teraz cię szczególnie obciąża, co szczególnie cię jakoś brudzi, co nie daje ci też żyć w pełni, żyć w radości i tak po prostu przeżywać w tym swoim życiu więcej życia. Wystaw to, niech Pan to obmyje. Zostaw to, co stare. Oddaj to, co stare. Byś mógł otrzymać, byś mogła utrzymać to, co nowe. To, co Jezusowe. To, co chce Tobie wydać. Zwróć uwagę na liturgię słowa. Na to pierwsze czytanie, które będziemy tam czytać. To jest taki moment, kiedy zapada wieczór. Kiedy Egipcjanom wydaje się, że zbliża się noc, taka podobna do poprzednich nocy. Izraelici wiedzieli, że to noc, która rozpocznie drogę do wolności. Światu dzisiaj, w tych naszych czasach, też będzie się wydawać, że ten wieczór jest tak, jak wiele innych przed nami. Ale my wiemy, że ten czwartkowy wieczór i zbliżająca się noc będą wyjątkowe. Tam przed wiekami Izraelici zasiadali do wspólnego posiłku w Egipcie. To przedziwne. Mają za chwilę wyruszyć w najważniejszą wędrówkę życia, a Pan Bóg nie daje im żadnych wskazówek, nie mówi, którędy mają iść, dlatego że On sam ich poprowadzi. Oni nie otrzymują planu wyjścia, ale jak ktoś to powiedział, dostaną przepisy kulinarne, bo ten posiłek będzie bardzo ważny. Trzeba posilić się w braterskiej atmosferze, zanim podejmie się trud wędrówki. Stąd agapa. To jest także obraz ostatniej wieczerzy. Posiłek wzmacniający, dający siłę, wręcz życie. To jest rzecz znamienna, nie? Że u żadnego ewangelisty nie znajdziecie wzmianki o baranku spożywanym w czasie wieczerzy. A na wieczerzy w Egipcie baranek był najważniejszy. Każda następna pascha żydowska opierała się o spożycie baranka. A ewangeliści nic nie mówią o baranku. Dlatego, że baranek siedzi między uczniami. Teraz baranek jest inny. Ten baranek przeleje swoją krew i ta krew ocali tych, którzy przyjmą jego dar. Którzy tego wieczora przyjmą jego dar. To nie jest dzieło przypadku, że według Jana wyrok na Jezusa zapadł
Dokładnie o tej godzinie, gdy w świątyni zabijano baranki ofiarne. W wieczerniku rozpoczyna się ofiara, w czasie której zostanie złożony nowy baranek. W wieczerniku trwa uczta. Jezus w pewnym momencie mówi o zdradzie Judasza. Trochę psuje atmosferę święta. Daje im do zrozumienia, że on doskonale wie, jacy są jego uczniowie. On wie, jacy my jesteśmy. Wie, jaką mamy dobrą wolę i tak naprawdę chyba dobre chęci. A jednocześnie jak słabo to wypełniamy, jak słabo to realizujemy. Zna ich serca, zna nasze serca. Wie, że w nich w tym momencie pojawia się wiele zwątpień, wiele ucieczek. I to właśnie z nimi chce spożyć Paschę. Doskonale wie, ile razy ostatnio się go zaparliśmy, ile razy się nie przyznaliśmy, ile razy go nie wybraliśmy, ile razy okazał się odrzucony i taki dosyć samotny z naszej strony. A jednak w ten wieczór czwartkowy będzie chciał spożyć z nami Paschę. Będzie chciał nas karmić, będzie chciał zasiąść z nami do stołu. To jest bardzo ważny sygnał. Kocham was, choć wy mnie opuszczacie. Wiem o waszej słabości, ale właśnie oto teraz, w czwartek wieczorem, zawieram z wami nowe przymierze. To w wieczerniku dokona się to, co w piątek dokona się w sposób krwawy na krzyżu. Bo to już w wieczerniku, w czwartek, Jezus rozdaje uczniom swoje ciało, które będzie wydane i krew, która będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Jak święty Jan Chryzostom opisuje czwartek i piątek, to porównuje do szkicu i do obrazu. Nie? Malarz najpierw przygotowuje szkic, a później wypełnia go barwami. Moment zbawienia Jezus właśnie szkicuje Wielki Czwartek. Ale wróćmy jeszcze do tej myśli, że w czasie, kiedy ustanawiana jest Eucharystia, to Jan nie daje nam przepisu na to, jak sprawować, odprawiać, czy klasycznie, pięknie i pobożnie dokonać mszy świętej. Mówi o umyciu nóg. To jest nie tylko świadectwo służby, to jest przygotowanie uczniów do następnego dnia, do tego skandalu, który się dokona w Wielki Piątek na Golgocie. Bo ten gest Wielki Czwartek jest szokujący dla uczniów, a on zapowiada ten gest, który w piątek wprawi ich w osłupienie. Tak jakby chciał powiedzieć, dziwi się i temu się dziwisz, że chce cię obmyć, a jutro obmyję cię w taki sposób, że będziesz zszokowany. Musisz to przyjąć. Nie? Musisz to przyjąć, mówi Jezus do Piotra. Jak cię nie obmyję, nie będziesz miał udziału w tym. Musisz to przyjąć, ale najpierw musisz zrozumieć, że jest ci to potrzebne. Zadaj sobie to pytanie, kiedy będziesz przygotowywać się do tej liturgii Wielki Czwartek wieczorem. Czy masz świadomość, że jest ci to koniecznie potrzebne? Bo nam się czasem może wydawać, że przecież staramy się żyć przyzwoicie, staramy się żyć dobrze, no czasem jakieś małe grzeszki, może inni bardziej potrzebują obmycia. Tu się jawi prawdziwy dramat nas, że grzech przestał być dramatem, że my tak łatwo jakoś go zobiektywizowaliśmy, jakoś tak złagodziliśmy, wybiliśmy zęby. Tymczasem, jeśli się naprawdę kocha, to nie mówi zraniłem wprawdzie, ale to była taka mała ranka, bo każda rana boli. Nie przeżyjemy tryduum paschalnego, jeśli nie zrozumiemy w Wielki Czwartek wieczorem, jak bardzo potrzebujemy obmycia. Bo bez tego zostaniemy piekielnie samotni z naszą słabością, z naszą nędzą, z naszym nieprzyjęciem siebie w tej słabości. Bo On klęka przed nami w geście służby, ale i w geście przyjęcia. Pamiętamy, że do nieba trafiają ci, którzy obmyli swe krzaty we krwi baranka. I to się dokona w tych dniach. Trzeba pozwolić Panu Bogu, żeby nas zbawił. Trzeba pozwolić przyjść do Niego, przyznać, że jesteśmy sami z siebie bezsilni, że bez Niego nie wybielimy swoich szat. Nie jest to łatwe przyznać się do prawdy własnej słabości, przyznać się do bezsilności wobec zła. Ale to przecież jest warunek budowania prawdziwej relacji z Jezusem. Pamiętaj,
Triduum Paschalne to nie jest miejsce odgrywania ewangelizacyjnych scenek. My dzisiaj będziemy w Wieczorniku, w tym dzisiaj Wielkiego Czwartku. Wróćmy do tego słowa anamneza. Naprawdę będziesz obecny, nie będziesz widzem, będziesz uczestnikiem. To nie jest sprawa emocji, wyobraźni. To jest kwestia wiary. To się wydarza teraz. Powiedz Jezusowi w czwartek, w czasie tej liturgii w sercu, obmyj i mnie. Panie, obmyj mnie z moich grzechów. Wybiel me szaty i samotność mego serca napełnij swoją obecnością. Jakież to jest ważne dla takiego głębokiego, pełnego przeżycia tych wydarzeń paschalnych i tego, by mieć udział w Jego zmartwychwstaniu. Smak Karmelu. Podcast karmelitański.